Jedną z atrakcji zakończonych w kamienicy Dni Gorczańskich był występ fakira. Każdy, kto miał odwagę, mógł nie tylko dotknąć, ale i udźwignąć na własnych ramionach takiego olbrzymiego pytona. A wam jak się podoba wąż? Fajnie. Super! Bardzo fajnie. Mieliście okazję już trzymać kiedykolwiek węża albo dotykać? Nie. Ja miałam raz. W sobotę wystąpił zespół Skangur, natomiast w niedzielę gorczańską publiczność i turystów zabawiał kabaret EWG, zespół regionalny Gorce oraz gwiazda wieczoru Bayerful. Co roku Dni Gorczańskie wyglądają w ten sposób, że jest to dwudniowa impreza. W sobotę jest otwarcie, występy zespołów regionalnych tutaj z kamienicy, ewentualnie z okolic. Natomiast w drugim dniu jest część dla dzieci, która już tutaj się odbyła. Był występ zespołu Smurfy. Później też są występy zespołów regionalnych, kabaret, gwiazda wieczoru, pokaz sztucznych ogni, ewentualnie światło, muzyka. Jedną z atrakcji to jest zapinanie spinek bacowskich, spinek do koszuli, mianowanie na honorowego lub gazdę gminą Kamienicy. W dniu wczorajszym gazdą honorowym, gazdą Kamienicy został marszałek Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, byli także gazdowie z gminy Kamienica. Ale dużo się działo nie tylko na scenie. Uwagę najmłodszych przyciągał specjalnie przygotowany plac zabaw. Każdy mógł skosztować tradycyjnych potraw regionalnych. Swoje stoisko miało także Stowarzyszenie Wspólna Droga, działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Staramy się wspomagać na miarę swoich możliwości, na miarę środków, jakimi dysponujemy. Są to na razie bardzo, bardzo niewielkie środki. Praktycznie w tej chwili na działalność fundusze zdobywamy dzięki różnego rodzaju akcjom charytatywnym, kiermaszom jak tego typu kiermasz. Agnieszka Węgrzynowicz, TV28.